Trwają, drodzy Państwo, ostatnie ustalenia, albowiem gęsto się zrobiło na naszej kanapie. Zachowujemy odległości oczywiście. Piękni goście, piękne kobiety i piękny serial, chociaż z dużym poczuciem humoru, odważnym dosyć, trzeba przyznać Pani Doroto, prawda? Bardzo. No właśnie, Królestwo Kobiet. Zapraszamy Państwa za chwilę, ten serial na naszych ekranach, powiemy za chwilę kiedy, ale najpierw przedstawimy gości. Jest z nami Krystyna Janda, dzień dobry. Dzień dobry, Pani Krystyna, tak? Milanówek? No dzień dobry, ale bardzo źle Państwa słyszę, niestety. Okej, okay, Gabriela Muskała. Dzień dobry. Dzień dobry, Karolina Gruszka. Dzień dobry. I Ola Adamska. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Drogie Pani, Królestwo Kobiet to jest serial, który dzisiaj o 21.30 ma swoją premierę na naszej antenie. No i opowiadajcie, co wyście tam zbroiły i zagrały. Pani Krystyno, Pani rzadko się udziela w serialach, ale w tym wzięła Pani udział. Dlaczego? Nic nie zrozumiałam. Dobrze się zaczyna. Nie wiem, o co Pan mnie pyta. Jedyne słowa, jakie zrozumiałam, to serial. Krystyna, powiedz, że myśmy ich nie zabiły, myśmy ich tylko zakopały. Dobrze. Bardzo Państwa pozdrawiam, bo podobno Państwo mnie słyszycie i widzicie. Tak. Bardzo pozdrawiam serdecznie. Spróbujemy jeszcze raz, tylko głośno. Tak jest. Krysiu, dlaczego wzięłaś udział w tym serialu, choć rzadko w serialach grywasz? Tak mniej więcej rozumiem. No więc wzięłam udział w serialu dlatego, że wydał mi się interesujący temat, że o kobietach, które łączą się w jakiejś wspólnej sprawie, przechodzą od niechęci do przyjaźni. To mi się wydawało ważne. Poza tym serial kręciliśmy w trudnych czasach i pomyślałam sobie, że praca w komediowym serialu uratuje mnie psychicznie od wielu innych, ponieważ równocześnie cały czas staraliśmy się ratować fundację. Pomyślałam sobie, że robię sobie prezent, taki lekki temat, za dobre towarzystwo, zabawna historia i tak dalej, i tak dalej. Aha, czyli serial jako lekarstwo i wiemy też, że dobre pieniądze chyba, co dziewczyny? Dobre pieniądze przy okazji. Słuchaj, mamy nadzieję. Nie o pieniądze będziemy rozmawiać. No wiem, że nie, ale... Cudowna, czarna komedia. Same kobiety w roli głównej, no to, co się chce oglądać. Zaczyna się od seksu i śmierci, tak. A na czym się kończy? Gawrysiu? Nic nie powiemy, no. Chociaż widzę, że w tych zajawkach dużo już zostało zdradzone. No, zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem akcja tylko idzie w górę i emocje. Proszę, Hitchcock? Dokładnie, jak u Hitchcocka. Jest też zabawnie na szczęście, a myślę, że w dzisiejszych czasach ten humor i uśmiech jest bardzo, bardzo potrzebny. Mhm. Jeden mężczyzna, który związany jest z wieloma kobietami, różnymi bardzo, z niektórymi formalnie, niestety w roli trupa. Ale bardzo przyjemnie. Fajnie miał, ale krótko. Wydawałoby się, że to sytuacja na konflikt, a okazuje się, że panie solidarnie zaczną ze sobą w tej krytycznej sytuacji współpracować. Tak jest, bo powiedzmy, że oś dramaturgiczna jest taka. Pani Krystyna, była żona Gabriela Muskała, Ola Adamska, obecna żona Gabriela Muskała. Kochanka. A tu duży znak zapytania, czyli, nie wiadomo. Czyli jak mówią w Ameryce Łacińskiej, propia, sekunda, tercja, a Karolina Gruszka? Nie wiadomo. Czwarta. Karolina jest tajemnica. Nic nie powiem. Nic nie jak zwykle, już był jeden taki serial. Dlaczego dziewczyny ze sobą chciały współpracować w tej trudnej sytuacji? Aha. Troszeczkę nie miałyśmy wyjścia, bo po prostu ekstremalne warunki, w których przyszło nam się odnaleźć, były takie, a nie inne. I wiedziałyśmy, że tylko rodzajem solidarności, pomimo dużej niechęci na początku, tylko dzięki solidarności i współpracy możemy po prostu przebrnąć przez to wszystko, co nam Robert zgotował, los, jaki nam zgotował po prostu. Nie było to proste. Robert, czyli zmarły od razu Artur Żmijewski, tak. Który pojawia się w retrospekcji. Pojawia się, on jest z nami cały czas. Jest. I te ekstremalne przygody, które nam gdzieś zaserwował właśnie mój nieboszczyk mąż, powodują, że gdzieś się zaprzyjaźniamy i faktycznie te nasze relacje się zacieśniają. Jak było pracować fajnie w takim gronie z Krystyną Jandą na czele? Cudownie. I oczywiście pani Krystyna to jest tak oddzielny temat. Myślę, że wszystkie trzy się zgodziły, że to był jeden z poważnych powodów, dla których w ogóle zgodziłyśmy się wziąć udział w tym projekcie, że marzyłyśmy o tym, żeby z panią Krystyną się spotkać na dłużej.
Natomiast mam takie wrażenie, że tak jak te nasze bohaterki są zupełnie inne, tak samo my też wnosiłyśmy na plan zupełnie inną energię. Ale jakiś wspólny mianownik chyba dosyć szybko żeśmy znalazły i czuliśmy się ze sobą dobrze. I co, a trzymałyście się scenariusza? Oj, Maciek nam dał, pozwolił nam rozwinąć skrzydła, Maciek Bochniak, tak, i to też było cudowne, prawda? Że improwizacja też była, z tymi prawda? Naszymi różnymi osobowościami znalazłyśmy się w tej konwencji, jakoś fajnie skoczyłyśmy na główkę i Maciek jest takim reżyserem, który absolutnie otwiera się na szaleństwo, ale jednocześnie pcha dużo widzi, w stronę tego szaleństwa. Tak, pcha w stronę szaleństwa, ale jednocześnie potrafi powiedzieć, no tu za dużo, nie, to może nie. I to, jak ja widzę takiego reżysera, to już wiem, że jest dobrze, idziecie, bo on panuje nad materią. Można szaleć, teraz ale... uwaga, będzie głośny przekaz. Krystyny. Krysiu, bardzo się cieszymy, że jesteś w tym serialu. Tak. I pani Krystyno... Kochamy cię bardzo. Tak. I mamy nadzieję, że chociaż to doleciało. To jest absolutnie niemożliwe, słuchajcie. Ja nie rozumiem nic. Widzę tylko te paluszki na stole. Kochane dziewczyny, jako że jesteście... W tej sprawie. Jakie paluszki? No te, to są korony. To są korony. Pani Krystyno. Wy musicie je dostać, bo jesteście prawdziwymi królami. Ja zaniosę pani Krystynie. A to jest tutaj pani Krystynie. Gdzie mogę zanieść pani Krystynie, żeby pani Krystyna widziała wyraźnie? Proszę bardzo. Zachowuję dystans, ale pani Krystynie chciałbym wręcz. Andrzejku, robię to. Królestwo Kobiet, pierwszy odcinek. Mi się urwało. Na antenie TVN. Dzisiaj o 21.30 i w playerze. Przepraszam, ale czy to oznacza, że ten serial lansuje tezę, że możliwe jest królestwo bez króla? Oczywiście. Król umarł za pomocą wibratora. Dobrze, martwisz się czy nie? Ale cudowni mężczyźni też w tym serialu są. Tak, Krysia się Karolina, dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, Krysia się popłakała. Dziewczyny, zapraszamy na 21.30. Bardzo wam dziękuję. Ja nie przebrnę. Kasia Zdanowicz i najnowsze newsy. Ratuj nas, Katarzyno. Katarzyno, ratuj.